Witamy Państwa na 13. kolejce, jeden z ostatnich meczów w dniu dzisiejszym. Spotkają się Anioły Garczegorze oraz Wdali Pusz. W zespole Aniołów dzisiaj zobaczymy na bramce numer 22 Adam Wojtowicz, numer 3 Mariusz Karpiński, numer 4 Sławomir Trawiński, numer 8 Marcin Staszczuk, numer 10 Marcel Staniszewski, numer 11 Artur Narewski, numer 15 Marcin Drzazgowski, numer 17 Mateusz Słomiński, numer 18 Łukasz Łapigrowski, numer 19 kapitan Grzegorz Smolarek, numer 21 Damian Formela. W składzie rezerwowym numer 1 Dominik Czekirda, numer 5 Filip Tomasiewicz, numer 6 Dawid Górski, numer 9 Błażej Tomasiewicz, numer 16 Bartosz Stojek, numer 20 Daniel Sidor. W składzie Wdyli Pusz numer 1 na bramce Patryk Gawęcki, numer 2 Bartosz Warzyński, numer 3 Patryk Kubiszewski, numer 7 Paweł Arndt, numer 8 Adam Zgliński, z 11 kapitan Jakub Gronowski, 15 Mateusz Tuzinowski, 16 Dawid Machalewski, 17 Błażej Troka, 19 Michał Oliwa, 22 Łukasz Cieszyński. W składzie rezerwowym 24 Michał Konkol, numer 4 Marcin Oliwa, numer 5 Seweryn Miętki, numer 9 Robert Cieszyński, 21 Patryk Bert, 30 Rafał Prądziński, 32 Jakub Majer. Michała Żurawskiego jako sędziego głównego, asystentów pana Kowalika i Rydzelskiego. Witamy drużyny na Zacharze. Obserwatorem z ramienia jest pan Henryk Trump. Przypomnę, gospodarze w kolorze zielonym, Wdali Pusz biało. Proszę Państwa, czekamy. Dzisiaj 13. kolejka. Może będzie szczęśliwa dla Aniołów. Czekamy na pierwsze 3 punkty. A przed nami, powiedziałem, Wdali Pusz kontra Anioły Garczegorze. Rozpoczyna Lipusz przy piłce Arndt. Michał Żurawski rozpocznie pierwszą połowę meczu o mistrzostwo czwartej ligi pomorskiej. Rozpoczną goście. Goście na biało, gospodarze na zielono. I właśnie rozpoczęliśmy. Tuzinkowski na prawo, Machalewski, Oliwa na lewo, Zgliński, strata, Staszczuk na prawo do Smolarka. Ten się troszeczkę pogubił. Formela. Strzał zablokowany przez Kubiszewskiego.
będzie długi wyrzut. Zdaje się źle wyrzucony aut. Strata. Tym razem to Lipusz wznowi grę. Troka. Arndt. Piłkę uderzył Łapigrowski, ale ponownie Zgliński. Machalewski. Arndt. Strata. Słumiński. Smolarek. Słumiński. I strata. Szybko przesuwają się zawodnicy Lipusza. Troka. Wciąż dobrze Troka. I piłkę wybija Drzazgowski. Wyrzucił Kubiszewski, Arndt. Drzazgowski ponownie wybija w kierunku autu. Piłka uratowana, Tuzinkowski. I podanie do nikogo. Od bramki Wojtowicz. Nie udało się podać do żadnego z zawodników gospodarzy. Piłkę wybił Łapigrowski. Szybko wznawiamy. Oliwa. Faulowany Cieszyński. Dobre dośrodkowanie. Drzazgowski wybił ją z pola karnego. Machalewski. Podanie do przodu. I piłkę łapie Wojtowicz. W każdym razie Troka był dosyć blisko. Formela. Smolarek. Świetne podanie do przeciwnika. Troka. Już biegnie Arndt. I piłkę. Na szczęście dla gospodarzy wybija Drzazgowski. Kubiszewski na aucie. Arndt. Nie ma problemu z tym, aby pokonać przeciwników. Bardzo mocny strzał, ale zdecydowanie nad bramką. Na razie widzimy dominację Lipusza. To oni najczęściej zadają strzały w kierunku bramki. Wojtowicz. Karpiński, ale nie dotarł do tej piłki. Cieszyński. Kubiszewski. Na prawo.
do Machalewskiego. Ponownie Machalewski. Tuzinkowski. Do przodu. Tam Cieszyński. Ale nie opanował piłki i tym razem to Anioły wznawiają z autu. Faul. Drzazgowski na prawo do Formeli, ale piłkę wybił Kubiszewski. Narewski, wycofanie do Staszczuka, ale strata. Troka był szybszy na prawo. Tam Cieszyński, ale już nie był w stanie dowieść do tej piłki. Smolarek stracił, faulowany. Stańczewski w prawo. I piłkę łapie Gawęcki. Gronowski. Oliwa. Piłka zablokowana, ale wciąż utrzymują się. Gronowski. Faulowany. Przy piłce Troka. Piłkę wybija Wojtowicz. A teraz jeden z Aniołów zdecydowanie poza boisko. Oddał tu Lipusz. Arndt. Piłkę przejmują. Nie. Bardzo szybko się to dzisiaj zmienia. Staszczuk, nie, Karpiński. Piłkę wybił prawdopodobnie Warzyński. I dzięki temu udało się ponownie Aniołom podejść pod bramkę przeciwnika. Karpiński. Podanie do nikogo, świetny Troka. Drzazgowski ratuje sytuację i piłka dla Lipusza. Arndt, ale minął się z piłką. Cieszyński. Ponownie wybijają zawodnicy Aniołów na aut. Gronowski. Oliwa. Przy piłce Anioły biegnie Formela, ale Kubiszewski jest szybszy. Nie mają jak zagrozić zawodnicy Aniołów. Udało się, Łapigrowski. Podanie na lewą. Tam Karpiński. I piłkę blokuje Machalewski. W końcu mamy stały fragment gry, pierwszy rzut rożny. Do rogu już się zbliża Staszczuk.
uderzenie. Było całkiem blisko. Lewęcki odbił. Karpiński walczy. Trawiński wybija na aut, ale chwycił się za twarz i leży na ziemi. Dzisiaj bardzo ładnie w Garczegorze. Słońce, bezchmurne niebo, około 20 stopni, delikatny powiew. Jest bardzo miło. Trawiński schodzi poza murawę, a my już wznawiamy. Tuzinkowski, Kubiszewski, do środka, Zgliński, Oliwa, Zgliński, na prawo, do Warzyńskiego, Oliwa, strzał, tuż obok lewego słupka. Drzazgowski uderza, ale piłka wychodzi poza boisko. Granowski, Machalewski, do Tuzinkowskiego, Zgliński, na lewo, do Kubiszewskiego, ale piłka nie dochodzi, wybił Staniszewski. A nie, przepraszam, Narewski. Zgliński. Machalewski. Oliwa. Gronowski. I piłka poszybowała w kierunku prawie że bramki. Od bramki Wojtowicz. Przypomnę, że etatowym bramkarzem jest Czekirda z zespołu Aniołów. Staszczuk. Karpiński wyrzuca szybko z autu. Słumiński, ale piłkę wybija mu Machalewski. Jeszcze jeden aut dla Aniołów. Cieszyński, Staszczuk, cofamy do Machalewskiego, na do środka, ale piłkę łapie Wojtowicz. Długie widzicie, Państwo, Smolarek. Zobaczmy, co się dzieje.
Dziazdowski, dobrze. Papigrowski. Trzymajcie, trzymajcie. Na prawo do Machalewskiego. Do przodu. Zdanowski. Tym razem na lewo do Kubiszewskiego i Kroka wygląda troszeczkę za mocno. Kurnela. Na lewo do Kroki. Sytuacja troszeczkę ratuje za Oliwa. Kroka. Druga do środkowania. Jeszcze raz Kroka. To bezradnie zawodnicy Aniołów. Piłkę piąstkowa Wojtowicz. Thank you.
Oliwa. Ale piłka wciąż dla Alekusza. Machalewski, Kuźnikowski, Dranowski, Oliwa. Kuźnikowski, Machalewski, Kuźnik! Cieszyńskiego. Kragnicki odzyskuje piłkę z Mandel. Kliniński. Na lewo. Załapie się w pole! Pierwsza! No ale ponownie wyprosił. A wywalczył to Czarnicki. Tym razem rzut rożny dla gości. Wojtowicz.
Kurzykowski. Bez faulu, próbuje zyskać piłkę. Piłka wyszła. Raz, dwa.
po pierwszych 45 minutach 0-0. W rozmowie z trenerem gości Mateuszem Śmigielem stwierdził, że zmian nie ma w drużynie i przypomnę skład gości. W bramce Patryk Gawęcki, z 15 Mateusz Tuzinowski, z 3 Patryk Kubiszewski, z 16 Dawid Machalewski, z 2 Bartosz Warzyński, z 17 Błażej Truka, z 8 Adam Żgliński, z 22 numerem Łukasz Cieszyński, z 19 Michał Oliwa, z 7 Paweł Arn i z 11 kapitan Wdy Jakub Granowski. Gospodarze, bez zmian, a więc przypomnę skład, na których postawił Tadeusz Banacz. W bramce dzisiaj Adam Wojtowicz, dalej z 3 Mariusz Karpiński, z 4 Sławomir, Trawiński, Mariusz Karpiński z 3, z 8 Marcin Staszczuk, z 10 Marcel Staniszewski, z 11 Artur Narewski, z 15 Marcin Drzazgowski, 17 Mateusz Fumiński, z 18 Łukasz Łapigrowski, kapitan drużyny Grzesiu Smolarek tradycyjnie z numerem 19 i Damian Formela z 21. Przypomnę, że mecz dzisiejszy sędziuje jako główny pan Michał Żurawski. Asystują mu na liniach bocznych panowie Łukasz Kowalik i Marcin Rynkwelski. Obserwatorem z ramienia Pomorskiego Związku Piłki Nożnej jest pan Henryk Rompa. Sędziowie już wychodzą. Sprawdzenie bramek i już za chwilę wznowimy drugą połowę meczu. Drugą połowę rozpocznie kapitan Aniołów. I właśnie rozpoczęliśmy. Michał Żurawski rozpoczął drugą połowę meczu. Anioły w Arcegorze 2 Lipów. Drzazgowski. Po pierwszych 45 minutach 0-0. Do Smolarka. Ten próbuje do Karpińskiego. Trawiński i piłkę wybija Cieszyński na aut. Formela. Cieszyński i piłka poza placem gry. Wznawiają Anioły. Wyrzuca Trawiński. Łapigrowski. Trawiński. Staniszewski. Na prawo. Tam już biegnie Formela. Piłkę przejął Kubiszewski.
rzut rożny, pierwszy w tej połowie. Główkował Formela, nie udało mu się. Arndt próbuje na Rewski. Udaje się opanować piłkę. Stańszewski. Arndt. Oliwa. Lewą do Kubiszewskiego. Troka. Przed nim tylko Drzazgowski. Strzał w kierunku bramki. Blokuje Wojtowicz i mamy pierwszy rzut rożny dla Lipusza. W tej połowie oczywiście. W rogu zobaczymy Oliwę. Dobre dośrodkowanie. Słomiński wybija piłkę. Tutaj tylko Machalewski. Opanował piłkę. Dobrze. Uderza troszeczkę na prawo. Trawiński główkuje. Staszczuk. Parzyński. Zgliński. Na prawo do Arndta. Ten w kierunku pola karnego oddał wrzutkę, ale niestety żaden z jego kolegów nie był na tyle szybki. Od bramki Wojtowicz. Staszczuk. Gawęcki. Staszczuk ponownie. Łapidrowski. Stańszewski. Na lewo. Tutaj Karpiński. I Warzyński wybija na aut. Trawiński. Smolarek. Było blisko. Formela nie doskoczył do tej piłki. Mogła być ładna bramka. Jak widać, pomimo lepszych sytuacji w pierwszej połowie ze strony Lipusza, to jednak na początku drugiej połowy to właśnie anioły bardziej błyszczą. Narewski, Staszczuk, piłkę odzyskuje Kubiszewski, Zgliński, Warzyński, Oliwa, zablokowany przez Łapigrowskiego, Karpiński, w dobrej sytuacji, ale teraz już trochę za późno i piłka uderzona na prawo od bramki. Gawęcki. Stańszewski. Staszczuk. Narewski. Teraz prawa strona uruchomiona. Formela. I piłka wychodzi poza boisko. Kubiszewski. Wyranowski główkował i faulował Łapidrowskiego.
Wzdowi Staniszewski. Po ziemi. Smolarek. Narewski wycofuje do Staniszewskiego. Ten na lewo, ale tutaj dobrze ustawiony Warzyński. Łapigrowski główkuje, ale traci piłkę. Troka. Drzazgowski w dobrym miejscu, wprost, ale wprost pod nogi Gronowskiego. Cieszyński z prawej strony, ale zablokowany na szczęście dla gospodarzy. Wybija Karpiński i faulowany Smolarek. I za tą akcję żółtą kartkę zobaczył z numerem 15 Mateusz Tuzinkowski. Żółtą kartką ukarany został zawodnik gości grający z numerem 15 Mateusz Tuzinkowski. Grę wznowi Staniszewski. Dobre uderzenie, ale piłkę przejmują goście. Oliwa teraz na lewo. Staniszewski ratuje sytuację. Narewski do przodu. Karpiński opanował piłkę. Próbuje mu pomóc Słomiński. I piłka wychodzi poza linię. I mamy kolejny stały fragment gry w postaci rogu. A wybijać będzie z niego Staszczuk. Arndt walczy z Staniszewskim. Kolejne metry z Gliński. Gronowski. Oliwa. I piłkę łapie Wojtowicz. Karpiński, Trawiński, Łapigrowski, ponownie Trawiński, Karpiński, ale wciąż nie mogą wyjść zawodnicy Aniołów. Drzazgowski do dobrego strzału, Łapigrowski, Cieszyński, Staniszewski, Trawiński, Karpiński i piłkę wybija na aut Warzyński. Karpiński i piłka trafia w ręce Gawęckiego. Arndt, Staniszewski na lewo do Trawińskiego, przed nim Cieszyński. Niepotrzebne podanie do przeciwnika. Machalewski. Oliwa. Strata. Gronowski. Jednak się utrzymują zawodnicy gości.
Arndt. Błędne podanie. Słomiński biegnie sam i piłkę wybija mu Machalewski. Ponownie Staszczuk na prawo, ale chyba trochę za głęboko, bowiem przesunął się w lewo Smolarek. Szybko wznowiliśmy. Narewski. Mam wrażenie, że zdecydowanie gospodarze przejęli inicjatywę i to oni są częściej na tej drugiej połowie. Karpiński. Oliwa biegnie, ale Karpiński uderzył w piłkę i jednocześnie w nogę Oliwy. Od bramki Gawęcki. Wstrzymana gra. Na murawie wciąż leży, siedzi Michał Oliwa. Widzimy, Michał Oliwa opuszcza, lekko utykając boisko, a my wznawiamy od bramki. Wybicie. Dosyć dalekie. Gronowski główkuje. Narewski wybija piłkę na aut. Zgliński do Warzyńskiego. Drzazgowski w dobrym miejscu. Słomiński, ale piłkę wygłówkował Kubiszewski. Staszczuk. Łapigrowski na lewo do Karpińskiego. Dośrodkowanie, ale Narewski był troszeczkę za głęboko, za daleko od bramki. Ale już naprawdę niewiele brakuje Aniołom do objęcia prowadzenia. Może to też efekt tego, że w tym momencie goście grają w 10. Już na boisko wrócił Michał Oliwa. Granowski, Drzazgowski, Tuzinkowski, Granowski, Troka. Faulowany Gronowski. Przy piłce Arndt. Bardzo lekkie uderzenie, wręcz podanie do Cieszyńskiego, ale tutaj dobrze ustawieni zawodnicy Aniołów. Narewski do Karpińskiego,
Ponownie Narewski, ale błąd. Machalewski, przepraszam. Przejęcie piłki. Formela. Prawą stroną. Dośrodkowanie. I piłkę główkuje Karpiński, która odbija się od poprzeczki. Gronowski. Zgliński. Zgliński. Troka. Uderzał Kubiszewski. Piłka odbiła się od jednego z zawodników gospodarzy i mamy rzut rożny. Dobre dośrodkowanie. Mocne uderzenie, ale obok bramki. Mamy zmianę w drużynie gości. Schodzi Arndt, a zamiast niego... W drużynie gości pierwsza zmiana, bo i post opuści Paweł. Jego miejsce z numerem 9 Robert Cieszyński. Widzę, że potężne wzmocnienie, jeśli chodzi o zespół Lipusza. Obaj bracia na boisku. Przypomnę, z numerem 22 biega Łukasz Cieszyński. Sędzia każe cofnąć piłkę. Machalewski wybija. Zgliński. Oliwa. Gronowski. Na prawo do Cieszyńskiego. Ale ten na spalonym. Znowi Drzazgowski. Trawiński. Trawiński. Karpiński. Słomiński. Wciąż utrzymują się. Starają się utrzymywać zawodnicy gospodarzy. Faulowany zawodnik gości Adam Zgliński. Już się podnosi. Tuzinkowski, Kubiszewski, Tuzinkowski ponownie na prawo do Oliwy, Zgliński, strata, Formela, Narewski, Słomiński. I strata piłki. Gronowski na prawo do Oliwy. I piłka trafia pod nogi Wojtowicza. Długie wybicie. Już biegnie Smolarek, ale piłka trafia w ręce Patryka Gawęckiego. Machalewski.
na prawo do Cieszyńskiego, ale ten nie doskakuje. Łapigrowski. Ponownie Gawęcki. Smolarek próbuje wystraszyć bramkarza. Ten wybija dosyć daleko. Tam Narewski walczy z Łukaszem Cieszyńskim. Smolarek otrzymał piłkę na plecy. Słomiński. Smolarek. Jeszcze jedna niewykorzystana sytuacja. To może się zemścić na gospodarzach. Narewski. Staszczuk na lewo do Drzazgowskiego. Wycofanie do bramkarza. Wojtowicz. Wykopuje niestety na aut. Piłka dla Lipusza. Wyrzuca Kubiszewski. Zgliński. Machalewski. Zablokowany przez Łapigrowskiego. Niestety opóźnił on grę. Dzięki temu zawodnicy Lipusza mogli się cofnąć. Formela. Wybija mu Cieszyński. Staniszewski. Ponownie Staniszewski. Podanie do Łapigrowskiego. Ten wybija piłkę do przodu. Już tam biegnie Słomiński. Podanie w kierunku pola karnego. Piłkę wybił Warzyński. A teraz bez problemu piłkę łapie Gawęcki. Na prawo. Robert Cieszyński. I piłka trafia do Wojtowicza. Smolarek trzymany, ale prawo korzyści. Formela. I tuż obok prawego słupka. Już kolejna akcja ze strony Aniołów, pozwalająca podwyższyć wynik. Jeśli by tak dokładnie policzyć, to te niewykorzystane akcje do tej pory były w ilości co najmniej 4. Naprawdę ten mecz mógłby wyglądać jeszcze lepiej. Smolarek fauluje Tuzinkowskiego. Szybkie wznowienie, Oliwa. Podanie do Warzyńskiego, ale ten nie ruszył do piłki. Zaczynają Anioły z autu. Karpiński, strata. Odzyskanie, ale wciąż Staszczuk. Łapigrowski na prawo do Narewskiego. Ten rzuca piłkę do przodu. Tam już biegnie Smolarek. Strzał w kierunku pola karnego. I uderzenie Karpińskiego, ale wprost w ręce Gawęckiego. Staniszewski. I to on jeszcze raz dobija piłkę, aby nie mógł jej wykorzystać Trok. Na prawo do Roberta Cieszyńskiego, ale piłkę główkuje Trawiński, Gronowski. Warzyński uderza.
Gronowski. Łapigrowski. Malachowski. Machalewski. Smuliński. Do przodu, do Smolarka. Ale ten faulowany. I czerwoną kartkę zobaczył Mateusz, Dawid Machalewski, numer 16. W tym momencie zawodnik Dawid Machalewski otrzymuje czerwoną kartkę. Od tej pory goście grają w dziesiątkę. Staniszewski, uderzenie, ale bramkarz wybiega. Tym razem zmiana w obu drużynach. Z boiska schodzi Jakub Gronowski z Lipusza oraz schodzi Mateusz Słomiński. Na boisku pojawił się Patryk Bert, numer 21. Boisko opuścił Jakub. A na u gospodarzy pojawił się numer 16, Bartosz Stojek. 21, Patryk Pen. Po raz kolejny róg. Niestety stąd trudno było dostrzec, co się stało. W każdym bądź razie kilku zawodników zgromadziło się przy prawym słupku, łącznie z bramkarzem. Nerewski, podanie, świetne uderzenie, ale tylko boczna siatka, a uderzał Mariusz Karpiński. Od bramki Patryk Gawęcki. Staniszewski, ale Cieszyński lepszy. Zgliński. Piłka wychodzi poza pole gry. Wznowi bramkarz Adam Wojtowicz. Czternaście minut do zakończenia podstawowego czasu gry. Niezbyt wiele. Oliwa. Nie. Tuzinkowski leży na murawie. Ale piłka wychodzi poza plac gry. Warzyński do Gawęckiego. Cieszyński. Piłkę główkuje Trawiński. Łapigrowski.
Bert. Lipusz z autu. Formela wybija na aut. Oddala grę od swojej bramki. Troka. Tym razem piłka dla gospodarzy. Staniszewski, strata. Zgliński. Mam wrażenie, że czterech zawodników Lipusza przed bramką, a trzech tylko Smolarek. Minięty Tuzinkowski. Warzyński ratuje sytuację. Uderza Gawęcki. Obaj cieszyńscy na stanowisku. Trawiński i Łukasz Cieszyński na spalonym. Wybija Drzazgowski. Warzyński. Stojek. Łapidrowski na prawo. Tamnarewski. Ponownie Łapidrowski. Narewski. Stojek. Łapidrowski. Smolarek. Jest! W 80. minucie Anioły prowadzą 1-0 w Dom Lipusz. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Jak Grzesiu Smolarek, zdobywca bramki w 80. minucie. To nie, kolego, a więc na 10 minut przed końcem meczu Anioły obejmują prowadzenie 1-0. A szczęśliwym strzelcem jest Cieszyński, Oliwa, Zgliński, Bert, Kubiszewski. Na prawo. Tu już biegnie Cieszyński. Strzał. Ale nie było nikogo, kto mógłby mu pomóc i dobić tą piłkę. Kubiszewski. Formela. Piłka wychodzi na aut. Wyrzuca Bert. Staniszewski główkuje. Stojek.
Łapigrowski, Stojek faulowany. Staniszewski na lewo do Smolarka. Już za nim biegnie Trawiński. Strzał, ale zdecydowanie ponad bramką. Od bramki Gawęcki. Narewski. Tu już walczy Karpiński o tą piłkę z Bertem. Piłka wylądowała tuż za bramką. Od bramki Gawęcki. W zespole gości kolejna zmiana. Z boiska schodzi Bartosz Warzyński, a zamiast niego zobaczymy zawodnika. W drużynie gości zmiana, opuszcza Bartosz. Z numerem 32 Jakub Majer. Z numerem 32 Jakub Majer. Kubiszewski. Podanie do przodu, ale zbyt mocno i Cieszyński nie był w stanie dobiec do tej piłki. Wojtowicz. Smolarek, Staszczuk, Karpiński, biegnie sam, dośrodkowanie na prawo i tu Staszczuk, prawie na aut, ale piłkę uratował Narewski, Łapigrowski. Piłkę uderzył Staszczuk, ale odbiła się od jednego z gości i mamy rzut rożny. Smolarek główkuje, ale piłka odbija się od górnej siatki bramki. Wznowi Gawęcki. 4,5 minuty gry. Oliwa. Formela. Staszczuk. Piłkę wybił, przyjął Majer. Zgliński. Oliwa, próbuje odebrać Stojek. Jak widzimy, Stojek, Majer, przepraszam, ma pewne problemy, bowiem piłkę przyjął na brzuch. Smolarek, ale wprost pod nogi Ciszewskiego. W dobrym miejscu Brzazgowski i mamy aut. Bert, Cieszyński i piłkę wybija Trawiński. Cieszyński, Drzazgowski główkuje i mamy rzut rożny dla Lipusza.
Witanią! Piłkę piąstkuje Wojtowicz. Dobre uderzenie ze strony Błażeja Troki. Nagłówkę przyjął Bert, ale Anioły sobie poradziły z tym. Biegnie do piłki Karpiński. Nie udało się. Troka, a piłkę wybił Formela. Oliwa na prawo, ale piłka złapana przez Adama Wojtowicza. Brawa, brawa, brawa dla Adama Wojtowicza. Szczególnie za tą paradę. Formela biegnie do tej piłki, ale nie udało mu się dojść. W drużynie Aniołów, zmiana, boisko opuszcza Mariusz Karpiński, brawami za dzisiejszą grę. Boisko opuszcza Mariusz Karpiński, numer 3. Dzisiejszą grę, a w jego miejsce z numerem 5. A zamiast Filip niego z numerem 5 Filip Tomasiewicz. Zaraz zapewne dowiemy się, o ile przedłużył mecz sędzia. I już wznawiamy spotkanie. Papigrowski, ale źle podał. Sytuację ratuje Tomasiewicz. Lipusz, Troka, Łapigrowski i tym razem żółta kartka dla Marcela Staniszewskiego. Rozpoczęła się ostatnia minuta. Zobaczymy, o ile przedłuży spotkanie sędzia. Żółtą kartkę otrzymał zawodnik z Garcegorza z dziesiątką Marce. To chyba będzie strzał wprost na bramkę. I od bramki Adam Wojtowicz. Pan Michał Żuraski doliczył do regulaminowego czasu 3 minuty, a więc gramy 3 minuty dłużej. Co najmniej 3 minuty, 2,5 minuty jeszcze tego spotkania. Tomasiewicz, Stojek, na prawo, tam Formela, Tomasiewicz, wycofanie, uspokojenie gry, Staniszewski, Tomasiewicz, Łapigrowski, Tomasiewicz, Stojek, na prawo, Formela i piłka wprost w ręce Gawęckiego. Szybkie wznowienie, Trok, Drzazgowski uderza w Cieszyńskiego. Dosyć
Kuriozalna sytuacja. Dosyć niski. Cieszyński uderzył dużo wyższego Rzazgowskiego lub odwrotnie. Piłka dla Aniołów. Nie spieszą się zawodnicy gospodarzy. Trok, Zgliński, ale strata, Formela, strzał zablokowany, Cieszyński, Zgliński, na prawo do Cieszyńskiego, ten wybija w kierunku brata, ale piłkę łapie Wojtowicz. Kubiszewski, Tomasiewicz i w tym momencie sędzia kończy spotkanie. Anioły Garczegorze kontra w Dalipusz 1-0. Pierwsze zwycięstwo w sezonie i to nie byle kim. Z Dalipusz szczęśliwym strzelcem jednego gola w dzisiejszym spotkaniu był Grzesiu Spolarek, kapitan drużyny.